Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. Witam was, moi drodzy, w odcinku kolejnym. Wojny na paczki. Bo tak postanowiliśmy w końcu nazwać tą serię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak czy inaczej, e, będziemy otwierać 10 dzisiaj paczek, tak jak w każdym odcinku. No i zobaczymy, kto z nas, oczywiście, mam na myśli Lacha, będzie miał większe szczęście. No i tak. Będziemy walczyć. Wy, wydaje mi się, że teraz w piątym odcinku pokażę Wam potem, jak wszystko sprzedam i ile, ile przez to uzbieram z tych paczek, co, znaczy z tych kart, co trafię. Zobaczymy wszystkiego. Oczywiście, kto pierwszy nie będzie mógł kupić paczki za 7,5 tysiąca, ten przegrywa, także mam nadzieję, że to nie będę ja. Potem jeszcze e, okaże Wam, powiemy. Mam nadzieję też, że kamerka nie jest za słaba, ale słońce strasznie świeci. Jakbym tutaj e, odsłonił to teraz, wszystko to byłaby jedna wielka masakra. Tak czy inaczej, moi drodzy, zaczynamy. Jest też dźwięk z gry, także zobaczymy, jaka będzie Wasza reakcja na to. Ja też mówię, yy, mówię z góry, że będę nagrywał troszeczkę na zapas. Bo z prostego powodu będę wyjeżdżał za nie długo i. I wolę mieć, także nie zdziwcie się, jak w jednej koszulce będę przez parę odcinków. Tak czy inaczej, zaczynam od paczki naprawdę słabe. Jest to oczywiście wszystko, idzie do klubu. Paczka numer 1 Wielu też, zwłaszcza, się pytało, co zrobić z, paczki, z tymi kartami, które będą totalnie zniewarte. Spokojnie ja sobie z nimi poradzę. Najwyżej ja squikseluję. ja znam większość kart, jednak wartości ich znam. Także o to się raczej nie boję. Idziemy, kolejna paczka Bangura. Ale nadal niestety nikogo nie trafiamy. Ramzi, w tej wersji nie jest nic, e, nic, no wiadomo, warty, Jeżeli to byłby jakiś toc, który podobno jest naprawdę niesamowity, to może. Tymczasem trzecia paczka przed nami, moi drodzy. Trzecia paczka, uwaga, otwieramy i w niej jest. Król. Ile zawodników? To zawsze jest dobrze. I gladiator. On, czy a jaki ten? Kam do C. O, to jest karta bardzo, bardzo droga. Znaczy była kiedyś droga, tak przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz już nie wiem, jak jest. To była trzecia paczka, teraz czwarta przed nami. Falka, o, czy da nam kogoś naprawdę dobrego? E Nagrywam to przy ujrzeniu Allegato, także zobaczymy, jak będzie. Jak widzicie, mam nadzieję, że też jest 1080p, czyli troszkę rozdzielczość poszła w górę. Arnautowicz, no tutaj też za bardzo No nie ma co liczyć na dobrych zawodników. Czyli czwarta paczka za nami, teraz piąta. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomylę. No a jak się pomylę, to zobaczymy. Piąta paczka. 555 Muszę sobie to powtarzać na okrągło, bo inaczej. No, bo inaczej, właśnie. Z moją pamięcią jest nie najlepiej. Howard. Kurcze, Howard. Założę się, że on będzie miał ulepszoną kartę FIFA 15. Po tym, jak zaprezentował się, po tym jak zaprezentował się w mistrzostw, na Mistrzostwach Świata, to jest. No mój. To będzie, mówię wam, z lepszych kart na pewno w FIFA. FIFA 15, jeżeli chodzi o bramkarzy w BPL. Jak będzie resztę? No to nie wiem. Szósta paczka. De Jong z De Jong, Martens, De Jong z właśnie. Hmm, czego? Z Newcastle United. Szósta paczka była już za nami. No i czas na siódmą. Uwaga! Siódma paczka. Mój rekord też nie jest najlepszy, bo. Musieliśmy, oczywiście. A to jest długa historia. Dante trafiamy, idiotę! No, jest to chyba najlepsza na razie karta, jaką trafiliśmy. Oczywiście nie wiem, czy jest coś warty. Może 2-3 tysiące Dante. Chociaż teraz. Chociaż ceny poszły do góry. To też nie jest tak, że one teraz są tak nisko jak były podczas toców. No, zdecydowanie więcej teraz można sobie sprzedać rzeczy. No i teraz Encolo trafiamy. I to była paczka numer ile? Wiedziałem, że się zgubię. Mm, fuck. Dobra, powiedzmy, że tam to była paczka numer 9, i to będzie paczka numer 10. A ja jak skończę to oglądać, to na pewno przejrzę sobie materiał, i najwyżej po, po tym, jak teraz, to skończę nagrywać, przejrzę sobie materiał. I jeżeli zrobiłem o jedną paczkę za mało, to wyrównam to w kolejnym, yy, kolejnym odcinku. Tymczasem trafiamy Fostera i Fitness, to jest bardzo ważne. No i dobra, no i dobra, zobaczymy, co będzie dalej z. Tym wszystkim tymczasem ja Wam dziękuję bardzo za to otwieranie. Już wiecie mniej więcej, jak wygląda moje. Jeszcze pokażę Wam, może za każdym razem, kogo obecnie mam w klubie. A w klubie mam, jeżeli oczywiście chodzi o zawodników, bo to jest najważniejsze: Dante, Bentner i Koke to są trójka najlepszych. No to, to widać, jakie te karty trafiam. No strasznie dużo tych kart mało wartych. Jezus, jak popatrzcie, jak dużo. No i tutaj, oczywiście, srebrne. Które nas mało interesują, tak, mało interesują. Tak czy inaczej, dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się już za niedługo w kolejnym odcinku Wojny na Paczki. Na razie.